Ja jeszcze tu nie spotkałem nikogo o europejskich rysach twarzy. Dlatego trochę wzbudzam tutaj, że tak powiem, zainteresowanie. Załapałem się na darmowy przejazd z Wadi Rum do Akaby żółtą taksóweczką. Zieleni totalnie brak, jakieś krzaczki gdzie nie gdzie, a tak tylko góry, piach. Zbliżamy się już do centrum Akaby, więcej drzew na prawo, na lewo, a tam w oddali już widać Morze Czerwone. I szukam swojego hotelu, jest tutaj dosłownie gdzieś za rogiem, bliziutko. W Akabie jeżdżą zielone taksówki. Te miasta tak się od siebie różnią, w Amanie żółte, a tutaj zielone. Zabukowałem sobie pokój, łóżko w pokoju wieloosobowym, czteroosobowym. Niby moi współlokatorzy już są, ale tak się złożyło, że dosłownie godzinę temu wyjechali do miejsca, z którego ja wróciłem, czyli do Wadi Rum. I się okazuje, że oni będą nocować tam w Wadi Rum i dzisiaj tutaj w ogóle nie będzie. Także pomimo tego, że mam nocleg w pokoju czteroosobowym, to i tak będę sam w tym pokoju. A pokój wygląda tak jak widać. Klima jest, elegancko, wystarczy. Cena 9 dinarów. Także trochę się tutaj ogarniam. I idę w miasto połazić. A Akaba to taki typowy kurort, naprawdę. To wyczytałem, miasto 150 tysięcy. Ludzi tutaj mieszka. No jest tych knajp tutaj naprawdę od groma. Akurat tam, gdzie jest mój hostel, jest bardzo dużo różnego rodzaju restauracji. I ceny naprawdę widzę kolosalną różnicę między tym, co było w poprzednich miejscówkach, a tym, co jest tutaj. Ale podoba mi się, bo widzę, że jest zdecydowanie więcej zieleni, drzew. Odjedziemy. No, go. Zobaczymy fontannę z bliska. Kolejna ciekawa fontanna. Arab na koniu, Arab na wielbłądzie, a tam już widać morze. Przez ulicę kawałeczek i będę starał się iść tak wzdłuż wybrzeża w lewą stronę, w stronę starej części Akaby. Tam podobno są jakieś ruiny jakiegoś zamku, jakaś forteca. Jest też ta najwyższa, ten maszt, już go stąd widać, także spróbuję tam pod niego bliżej podejść. To, że jestem na pasach, no niestety, taka to jest kultura jazdy. To, że jestem na pasach, nie znaczy, że mam pierwszeństwo. Po prostu idę sobie spokojnie, trąbią na mnie, że ja idę. Pretensje, że idę. Chciałbym tutaj dojść jak najbliżej wody. Nie wiem, na ile to będzie możliwe, bo tutaj jest jakaś taka część portowa, gdzie sumują statki. Udało mi się dojść do plaży darmowej. Nic nie trzeba tu płacić, także bez problemu. Jakbym chciał, mógłbym się tutaj rozłożyć i wejść do wody, co pewnie niedługo zrobię. Już mnie tu zaczepiali, chcieli mnie namówić na wypożyczenie łódki, motorówki, no ale wiadomo, nie interesuje mnie to. No to jest taka darmowa plaża, czyli nie jest tu, piasek jest taki nieciekawy, ale w zupełności wystarczy. Kobiety się kąpią w pełnym, że tak powiem, umundurowaniu. Tam widać grupę jakichś lasek. Jordan, very nice. Tak to wygląda, widzicie, dzieciaki mnie zaczepiają.
Idziemy dalej. Idę w stronę tam tego masztu. Widzę, że w przeważającej większości są tutaj po prostu dzieci. No, no wiadomo, to największa frajda tutaj. Wypoczywać nad wodą. Całe rodziny. Tak to wygląda. Tam w oddali jakieś tankowce daleko. Biedne dziewczynki nie mogą się, musi w ubraniu siedzieć, nie może się rozebrać. No ja tego nie rozumiem, nigdy tego nie zrozumiem. Dla mnie to jest chore. Trochę pod tym względem ta kultura po prostu mi w zupełności nie odpowiada. No ale co zrobić? Tak to wygląda. Łodzie, wszędzie łodzie. I szukanie, nagabywanie klientów. Tu w ogóle nie ma żadnych cudzoziemców. Cudzoziemcy, którzy przyjeżdżają do Jordanii, do Akaby, lokują się gdzieś tam dalej w tych wypasionych hotelach, gdzie mają po prostu swoje plaże. A tutaj jest wszystko za friko. No i tu lokalsi przychodzą. Także ja jeszcze tu nie spotkałem nikogo o europejskich rysach twarzy. Dlatego trochę wzbudzam tutaj, że tak powiem, zainteresowanie. Ale bezproblemowo. Czuję się naprawdę tutaj mega bezpiecznie. Udało mi się dotrzeć tu pod ten maszt, o którym wam mówiłem. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać, ale naprawdę jest potężny. Potężny, podejdę bliżej. Sama średnica tego słupa jest naprawdę mega duża. Masz znajduje się na środku takiego placu. Nie wiem, co to za instytucja. Może, że od czasu do czasu jakieś okazyjne imprezy tu się odbywają. Nie wiem. Ale robi wrażenie. A tam mamy morze. Idziemy w tamtą stronę znowu. Tam jest jakaś taka latarnia morska. Te tankowce, o których wcześniej wspominałem. No i łódeczka. No powiem szczerze, że zaczynam nabierać ochotę trochę na przejażdżkę taką łódeczką. Także kto wie, no może coś wytarguje. No i dobra, dałem się namówić tutaj za 10 dinarów. Płyniemy łodzią tutaj z lokalsami, nie wiem, no na razie nie chcę tu ich filmować, bo się jeszcze pogniewają. Jeszcze nie zapłaciłem, no ale uzgodniłem pół godziny rejs zadychę, nie? Czyli no tam 60 zł, nie? Zobaczcie. I płyniemy. Rafę kolorową widać, już jest szklane dno. No woda naprawdę czyściutka, przezroczysta, wszystko widać. No trzeba będzie tu się zamoczyć, popatrzeć. Nie ma innej opcji. Przynajmniej będę mógł zobaczyć miasto jakby z dalszej perspektywy, jak to wygląda. I see, I see. See what? Tank? I know the tank. Show me again. Show me the tank. Show me, show me. Come back, come back. Gdzieś tam czołg jest pod wodą. Czytałem o tym w którymś z przewodników. Na razie go nie widzę tutaj. Gościu musi trochę nakręcić. O, tutaj znowu widać rafy. This is the tank. Wow. Zobaczcie, czołg. Zatopiony czołg. Thank you.
jest po prostu mega czysta, naprawdę. No chyba koniec będzie przejazd. Wracamy. Pół godziny szybko minęło. Ale warto było. Wycieczka łódką zaliczona. Teraz spróbuję wrócić z powrotem na tą taką plażę publiczną dla lokalców. Tam muszę się trochę ochłodzić. Chociaż zamoczę nogi, nie wiem, obmyję twarz. Kąpać się raczej nie będę. No zobaczymy, jak oni będą na mnie tam reagować, na mój pobyt tam wśród nich, bo nie wiem do końca, na czym to polega, czy mnie stąd nie przegonią, bo może turyści nie mają tam prawa wstępu, chociaż nie wydaje mi się. Ta forteca nie jest dostępna, ciągle trwają tu jakieś prace. W sumie nie wiem, czy tu się coś dzieje, bo nie widać żadnych robotników. No ale nie da rady tam wejść, tam widać resztki muru, pozostałości, minaret meczetu, jakieś tam ich śpiewy. No i jeszcze raz tutaj ten olbrzymi maszt. A i przed chwilą kupiłem sobie dla chłody za 50 tych ich tam centów, czy nie wiem jak to tam się zwie, za pół dinara ten napój. No tak sobie będę szedł jeszcze wzdłuż plaży tutaj tej lokalsów. Naprawdę nie ma tu nikogo po takim kolorze skórze jak ja. Sami. A mam fajne, okej. Pan chodzi, sprzedaje te drinki, którego przed chwilą sobie wypiłem za. No, dzieciaki się kopią. No frajda dla nich jest. No i wiedziałem, że tak będzie. Przed chwilą gościu mnie zaczepił i oferował za piątaka przejażdżkę łódką. Także widzicie, jak to tutaj jest. No. Najpierw cena wyjściowa 25, później niby 20. Tu gościu w końcu mówi, że 10, naprawdę super ekstra oferta. A przed chwilą, kurde, chcieli mnie zabrać za piątaka. No, także, no ale co zrobić? Nie ma czasu, nie cofnę. Fajnie było. Ja no i miałem lepszą łódkę, bo to teraz za piątaka to gość miał, chyba chciał mnie zabrać do łodzi, co nie ma tego, co zeroczystego dna. Misja wykonana, nogi zamoczone w wodzie. Jak widzicie, tutaj przy samym brzegu jest sporo kamieni i tak na bosaka trochę ciężko się chodzi. Tam dalej robi się może tych kamieni mniej, ale też głębiej. A ja jestem w spodenkach. Dalej nie wchodzę. Jestem na środku takiego, chyba jednego z większych tu rond w Akabie. Tutaj jakaś taka fontanna, ale nieczynna. I powiem wam, że w porównaniu do tego, co w Amanie, to tutaj, jeśli chodzi o ruch samochodowy, jest dużo spokojniej, tak? Także tu tak głowa nie pęka jak w Amanie od ciągłego trąbienia, chociaż też się zdarza, trąbią. Ale to nie jest to, co w Amanie. Tutaj wydaje mi się spokojnie. No i tak sobie kroczę tutaj, właściwie po prostu przed siebie. Na razie oddaliłem się od morza, które jest tam. Ale spróbuję do niego wrócić, tam namierzyć jakąś inną plażę. McDonald's. A tylko tyle zostało ze starożytnego miasta Ayla, u którego podnóży powstała Akaba. Bo Akaba to jest stosunkowo nowe miasto. No to idziemy tutaj, zobaczymy te resztki tego starożytnego islamskiego miasta Ayla. Nikogo tu nie ma. Sobie wszedłem za friko. Nikogo to nie interesuje o tej porze roku. Nikt. To tylko ja taki, kurde, głupi jestem, że mnie takie rzeczy po prostu wciągają. Inni się moczą w wodzie.
No ja jeszcze też będę miał ochotę się pomoczyć. Ale wydaje mi się, że nie będę miał innego wyjścia, tylko będę musiał wrócić z powrotem na tamtą plażę. Bo nic innego tutaj raczej nie namierzę, nie wymyślę. Tak to tutaj wygląda. O kurde, tam za płotem, no jest, wam się nie uda tego zobaczyć, ale tam jest jakiś taki basen. To ten, któryś z hoteli tych takich wypasionych. Trochę lipa tu wyszła z tego wszystkiego. W tej Akabie tak naprawdę to tu nie ma co oglądać. Jakieś takie kurcze pozostałości, resztki murów różnych, jakichś tam starożytnych zabytków. Ale to w ogóle, no to nie jest żadna atrakcja, w ogóle to nie jest w żaden sposób zabezpieczone, nic to tam ze sobą nie reprezentuje. No jest lipa. Tam w oddali hotel o bardzo polsko brzmiącej nazwie. Właściwie to jest nazwisko, Kępiński. Także prawdopodobnie właścicielem albo założycielem tego hotelu no, jest Polak, no bo Kępiński, no ewidentnie polsko brzmiąca nazwa. Z dostępem do wody też tu jest to, co, o czym wcześniej mówiłem, też bardzo kiepsko. Także nie mam innego wyjścia, muszę wracać tam na tą plażę publiczną. No nic innego nie wymyślę. Wszystko ogrodzone, hotele ustawiane naprawdę w pięciogwiazdkowe, ten Kępiński, później jest taka sieć tych hoteli Mövenpick. Temperatura z tego, co niedawno w telefonie sprawdzałem, 36 stopni. No i nie ma sensu tutaj po prostu po tym betonie się szwendać. Zobaczcie, Kępiński. Także cisnę, znowu wracam jakby do punktu wyjścia. Tam spróbuję znaleźć coś w miarę rozsądnego, taniego do jedzenia. I idę, rozłożę się trochę tam wśród Arabów na tej plaży. To co tutaj jest, tą wodę co widzieliście, to tak naprawdę nie jest jeszcze Morze Czerwone, tylko to jest cieśnina Akaba, która dopiero tam doprowadza do tego morza, prawda? No, tam za tymi budynkami, o, możecie zobaczyć, tu jest wejście do hotelu i tam dopiero można wejść dojść do wody, tak? Dobra, zamówiłem pizzę za 3 dinary, wegetariańską, zobaczymy jak to będzie wyglądało w takim jakiejś niewielkiej pizzerii. Tutaj zsiądę i zaraz będę jadł. Zobaczymy, już nie chce mi się łazić. 3 dinary, czyli tam 18 zł, 20 zł. Zobaczymy co to będzie warte. Arabska pizza, czekam. Za 2 dyszki. I spróbuję wejść tutaj do wody, zobaczymy jak to wygląda. Albo najpierw podejdę, zobaczę. Nie no, tu kamieniście jest. Mocno kamieniście, zobaczcie. Tu i tak takie kamyki mniejsze są jak tam. Bo tam to w ogóle były po prostu głazy takie olbrzymie i na bosaka łatwo się wyłożyć. A mam ochotę się trochę skąpać. Dobra, działamy. No utknąłem trochę w tej Akabie, nie wiem co będę robił tu przez resztę dnia. Jest godzina 16:30. Trochę posiedzę, jeszcze trochę się zanurzę tam dalej później w wodzie. No i nie wiem, będę tak se krążył tutaj w koło, bo nie mam koncepcji zupełnie. Na mapie sprawdzałem, nie ma tutaj w okolicy nic ciekawego. No może jakbym miał auto, to pewnie by się coś znalazło, bo można by gdzieś tam pojeździć, a z racji tego, że ja poruszam się tutaj środkami transportu publicznego, no to raczej tu ciężko, nie, na tym się nie chcę szukać.
A poza tym dzisiaj mam taki spokojny dzień. Ostatnie dni były naprawdę takie bardzo, bardzo intensywne. Ten wczorajszy dzień, przedwczorajszy. Ale ten masz tam naprawdę robi wrażenie. Wyczytałem w końcu w jakimś przewodniku, że ma bodajże aż 127 metrów wysokości, także no sporo, no wyższy niż się spodziewałem, bo myślałem, że może tak z 80, a on 127 metrów wysokości, także... Dobra, koniec nagrywania, relaksuję się tutaj na maksa. Zobaczcie, kurwa, jaki jest. Zobaczcie. Plaża. A to co się dzieje? Zobaczcie, kurwa. Zobaczcie. Co woda przyniosła na brzeg, kurwa. Ja pierdolę. Pusto. Sezonu nie ma jednak. Ale jaki syf tu, ja pierdolę. Zresztą to już było widać tam, jak płynąłem tą łodzią. No woda niby czysta, przezroczysta. Widoczność naprawdę na głębokość tam kilku metrów. Ale na dnie, kilka metrów od brzega było widać, że tam puszki się walają, jakieś tam papiery, worki i tak dalej. No i proszę, i to później z prądem po prostu woda wywala wszystko tu na brzeg. I tak to wygląda, kurwa. Puszki, papier. No syfiarze, no widać, że kraj arabski raczej o, że tak powiem, środowisko za bardzo się nie troszczą. No picha totalna. Tutaj but. Patrzcie, kotku. Jaki fajny łaciapyś. Ło. Ale fajną ma maść. Nie no, pusto. Zono zraźnie. Tutaj przynajmniej nie ma kamieni. Ale woda jest jakaś taka bardziej mętna. Tam miała, no może była inna pora dnia. Tam taki fajny miała niebieski kolor. Tutaj już no jest inny. No ale nie ma kamieni w ogóle. Ale po prostu przy brzegu, no to kurwa, plastiku, butelek, wszystkiego, po prostu, no to, nie wiem, wymiękam. Moc się lasuje, zobaczcie. Kurwa. Ja pierdolę. A z daleka tak ładnie to wygląda, naprawdę. Takie wrażenie są, te łódeczki, takie kolorowe, nie? Zobaczcie, tak fajnie. Jakie to wszystko złoto. A co się dziwić, że te śmieci się walają, jak tu kurwa kosza po prostu na śmieci, raczej ciężko tutaj uświadczyć. Idziesz i idziesz i nie widać śmietnika. No dziwne to wszystko, dziwne. No ale dzieci mają fajnie. Znowu piję jakieś takie mrożone cudeńko. Niedawno wlazłem też w ciuchach, łącznie z koszulką. Widać jeszcze mokre. No i tak przy tych temperaturach, która teraz tu jest, to wyschnie mi to migusiem. No powiem wam, że to co miałem zobaczyć, już zobaczyłem. Godzina 18:30. Spadam do hotelu. Po drodze spróbuję znaleźć jakiś sklep z browarem. Bo skoro tutaj ceny są takie dużo niższe, jeśli chodzi o wszystkie właściwie produkty, to może browar też będzie dużo tańszy niż gdzieś tam w Petrze czy w Amanie, tak? Może jeszcze przysiądę, dokończę tę swoją pizzę, popiję browarem i na spokojnie idę do hostelu, posiedzę trochę na necie,
sprawdzam co tam w mediach społecznościowych. Łódek a łódek, ale ruchu jakiegoś dużego nie ma, turystów brak. No i nie dziwi mnie to, no, że jednak turyści europejscy wolą wybierać inne kierunki niż tutaj, bo to wiadomo. Polak jak gdzieś wyjeżdża na wakacje, to chce się browara napić. Nie wiem, tu z daleka ten syf czy widać znowu, co wam wcześniej pokazywałem. Kurwa, normalnie. Masakra. Nie wiem czemu właśnie po tej stronie, zobaczcie, tu jest ten taki falochron, czy nie wiem jak go tam nazwać. I po tej stronie ta woda jest dużo bardziej mętna i brudna. A po tamtej jest taka fajna właśnie, błękitna, przezroczysta. Namierzyłem sklep z alkoholem. Tam jest zielony. Amstel Beer. To samo co w Amanie. Tylko liczę na to, że tutaj będzie tańszy, bo jak będzie ta sama cena, to mnie to raczej nie interesuje. No sprawdzimy, jakbym wziął z dwa browary. Wpadam do hotelu. Wystarczy tych naprawdę. Trąbią ciągle na mnie te zielone taksówki, kurwa. Kupiłem tego samego browara co w Petrze, tylko w Petrze zapłaciłem 5 dinarów, a tutaj 1,75, nie? No ale to, czyli i tak puszka wyszła 1,75, no gdzieś w granicach tam, nie wiem, 10 zł, nie? No ale dobrze schłodzony, także spadam. Wystarczy na dzisiaj tego łażenia. Na razie idę tak na czuję, ale chyba zaraz będę musiał jednak mapę odpalić, bo dokładnie nie pamiętam gdzie to było, żebym nie chodził w tej nazad. Browar jest, pizza jest, z głodu nie umrę. Klimę w pokoju mam i prawdopodobnie będę sam, bo moi współlokatorzy wyjechali do Wadi Rum.